Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Węgrzyn. Będę chciał Państwu przekazać wiedzę cybernetyczną, która posłuży Państwu do budowania poręcznych narzędzi do oddziaływania na otoczenie. Żebyście wiedzieli, jak sterować otoczeniem w interesie własnym i w interesie ogółu, ponieważ wszyscy, jak tu jesteśmy prawdopodobnie zwolennikami nacjokratyzmu. Taki jest nasz cel. Realizacją zajmiemy się my, no ale chodzi o to, jak to zrobić. Więc najpierw sobie powiemy, jakie są zasady sterowania. Otóż w sterowaniu wyróżniamy obiekt sterujący i obiekt sterowany. Jakiś tam. To jest obiekt sterujący i obiekt sterowany. Obiekt sterujący oddziaływuje w jakiś tam sposób oddziaływanie. I otrzymuje jakąś tam odpowiedź. Ten system, bo takie konstrukty myślowe nazywamy systemami, ma cztery elementy. W związku z tym, jeżeli dane oddziaływanie nie przynosi efektów, to trzeba rozpatrywać wszystkie cztery elementy, jakie tutaj mamy. Może to nie ja miałem się tym zająć. Może moje oddziaływanie jest nietrafne. Może oddziaływuje na nie tego osobnika, co trzeba. A może on mi odpowiedział, tylko ja tego po prostu nie zauważyłem. Nie zauważyłem odpowiedzi. No i pierwsza zasada. Jeżeli Państwo chcecie oddziaływać, musicie mieć potencjał wyższy od osoby, na którą oddziaływujecie. Zwrócił mi na to uwagę kolega Krzysztof Król, któremu tutaj w tej chwili dziękuję. Mieszka pod Wrocławiem. I tak jest zawsze. Musicie być kimś, żeby oddziaływać. Nie możecie się dać zdołkować, nie możecie się dać jakoś tam, o to głupi Polak jest, to tam Polacy nic nie potrafią. Nie, my potrafimy bardzo dużo i my będziemy to wykazywać. Musicie mieć wytrzymać, nie możecie siedzieć i czekać, co będzie. Macie swój na przykład głos, no to oddajecie. Jak nie dajecie, to znaczy, że nic was nie obchodzi. Jak was nie obchodzi, no to kogoś innego będzie obchodziło. Musicie mieć wysokie mniemanie o sobie. To jest tak zwana magia wysokiej samooceny. Na ten temat Amerykanie napisali 140 książek, jak to osiągnąć. Chodzi o to, żebyście byli kimś. Najlepiej ujął to kiedyś generał Anders, kiedy jego oficerowie zaczęli w krajach Bliskiego Wschodu robić jakieś lewe interesy. Zebrał oficerów i mówił: dżentelmeni, nie tak, już położyłem kawałek. Nie powiem wam, panowie, bądźcie dżentelmenami. Powiem inaczej, dżentelmeni, bądźcie panami. Pan nie handluje jakimiś tam odpadami z kuchni. Jeżeli przychodzi żebrak, to się go karmi, ale nie o to chodzi. Oni robili rzeczy, które były sprzeczne z tym kodeksem honorowym oficera i on ich upomniał skutecznie. Kto się nie chciał zastosować, po prostu zdezerterował. Musieli oddziaływać na otoczenie, być kimś, być tym panem. Taki stereotyp pana, że pan nie zajmuje się dziadostwem. Dalej, musicie, proszę Państwa, odpowiedni kanał odbierać, być zrozumiałymi, bo nie wszyscy wszystko rozumieją. Jeżeli ja bym tutaj zaczął wypisywać wzory cybernetyczne, połowa z Państwa by usnęła, ponieważ humaniści na widok wzoru usypiają. To mam przerobione na każdym wykładzie. W związku z tym będę starał się, proszę bardzo, proszę uprzejmie. Tędy proszę, bo tutaj kabelki są. Musicie oddziaływać w sposób zrozumiały, tak żeby to dotarło i w sposób na tyle silny, żeby ten bodziec dotarł. Nie pomrukiwać, tylko raczej krzyczeć.
nie, prawda, mruczeć do siebie, tylko wyraźnie po polsku mówić, o co wam chodzi. Jeżeli powiecie, o co chodzi, no to ktoś zrozumie. Jak nie mówicie, o co chodzi, no to nie rozumie. Moja wnuczka uczyła się mówić. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, prosimy. Tutaj... Prosimy bardzo. Tędy bardzo proszę, bo tutaj no aparatura niestety nie jest porozkładana. Także proszę Państwa, jeszcze raz powiem, żeby oddziaływać na otoczenie, musicie mieć wyższy potencjał od otoczenia. Musicie być kimś. Wtedy oddziaływujecie. Jeżeli nie jesteście kimś, dacie się zdołkować, macie niską samoocenę, to was po prostu zniszczą. Ty się nie znasz, ty jesteś głupi i tak dalej. No i musicie oddziaływać silnie. Potencjał musicie mieć wyższy od otoczenia i ten bodziec musi do tego otoczenia dojść. No czasami trzeba trzepnąć pięścią w stół. Kiedyś był taki premier Związku Radzieckiego, który butem walił w stół w ONZ-cie, ponieważ nie chcieli go słuchać. Chruszczow się nazywał, to nie był premier, tylko pierwszy sekretarz, przepraszam. Już mi się te funkcje pomyliły, wtedy premierów nie było w Związku Radzieckim. W każdym razie, no ten sygnał został zauważony, co prawda wyśmiewano go, no ale przebił się do głosu. No i musicie wybierać odpowiedni obiekt oddziaływania. Jak mówicie do głuchego, to on nie zrozumie, do głuchego trzeba migać. Jak mówicie po polsku do obcokrajowca, też nie zrozumie. Trzeba rozeznać tą sytuację. No i proszę Państwa, musicie rozeznać tą odpowiedź. I znowu tutaj wasze wejście informacyjne musi mieć potencjał niższy niż wyjście obiektu, żeby ten sygnał usłyszeć. Nawet pomruki jakieś tam zbliżającej się burzy słyszycie, no zabrzmiało gdzieś 10 kilometrów, to już wtedy, no ja mam wnuczki w tej chwili pod opieką czasami, mówię wnuczki do domu, bo za chwilę będzie lało. Ale dziadku jeszcze pobiegamy. Dobrze, 4 minuty pobiegamy i za chwilę rzeczywiście gdzieś tam piorun uderzył, wnuczki biegną do domu, bo ja, no mam akurat tak zbudowany tak zwany boiler, że odbieram tak zwane infradźwięki i czuję burzę, no po prostu czuję. Mam to wejście informacyjne wyczulone. Dlatego też, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Jeżeli dana akcja się nie udała, rozpatrujemy co najmniej 4 elementy. To nie ten, kto miał to mówić, to nie to oddziaływanie, to nie ten obiekt sterowania, albo nie usłyszeliśmy odpowiedzi. Dopiero kiedy wszystkie 4 elementy rozpatrzymy, wtedy patrzymy, co tu można poprawić. Gdybyście Państwo chcieli spojrzeć na artykuły cybernetyczne, strona jest taka, autonom. edu.pl. Oczywiście www. A gdybyście Państwo chcieli ze mną korespondować, zawsze odpowiadam na maile, chyba że nie mam dostępu. maciej.wegrzyn@wp.pl. Czasami udaje mi się komuś coś podpowiedzieć, kogoś natchnąć czymś tam, żeby wyszedł z impasu, ponieważ przez całe moje życie zajmowałem się konfliktami w zakładach pracy, również wypadkami. W związku z tym te relacje międzyludzkie poznawałem, jak to się mówi, od środka, od wewnątrz. Ja tam byłem, widziałem, jak to wszystko chodzi, jak się ludzie do siebie odnoszą i co z tego wynika. A poza tym mam liczne grono kolegów, fachowców prawników, fachowców inżynierów. Mogę ewentualnie zapytać kolegów, ponieważ oni wiedzą, że jak ja się pytam, to już naprawdę nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. To tak gwoli samoreklamy. W każdym razie mówimy, proszę Państwa, o tym sterowaniu.
Zajmiemy się dzisiaj pewnym szczególnym, ale bardzo istotnym sposobem sterowania, a właściwie procesem sterowania. Otóż będziemy rozmawiali o kobietach. Jak to sterujemy kobietami, a jak kobiety sterują nami? Bardzo istotna sprawa, bez tego by nas tu nie było, gdyby to sterowanie się nie odbywało skutecznie, nas by tu nie było. Ale proszę Państwa, prowadziłem badania, które później pracownia antropologii Uniwersytetu Kieleckiego opublikowała w takim czasopiśmie Peculiarity of Men o indywidualnych różnicach mężczyzn i kobiet w percepcji rzeczywistości i przetwarzaniu informacji. I te badania skontrolowałem z obecnie obowiązującą doktryną gender mainstreaming. Z internetu sobie ściągnąłem taki zestaw narzędzi gender mainstreaming. Mówię, no może się coś dowiem o kobietach, nie? No i co tutaj pisze? We wszystkich czynnościach wspólnota dąży do sprzeciwstawiania się nierówności i promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Zgoda? Jak najbardziej. Celem jest uwzględnienie równości szans mężczyzn i kobiet we wszystkich rodzajach działalności. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Zgoda? Zgoda. Należy zacierać różnice. Zgoda? Nie. O jakie różnice tu chodzi? W tych narzędziach gender mainstreaming w ogóle nie ma wyszczególnionych różnic. A czy my jesteśmy jednakowi, kobiety i mężczyźni? No na pierwszy rzut oka widać, że nie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta ideologia ma być wdrażana top-down. Czyli ja znowu jestem ten down. Już raz byłem, jak mi wdrażano socjalizm, drugi raz, jak mi wdrażano kapitalizm. Teraz, jak mi się wdraża, ja znowu jestem down, mam się słuchać i nie mam nic do gadania. Tymczasem ja lubię mieć coś do powiedzenia. Zacząłem porównywać moje ustalenia z tym, co tu piszę, ale tu nic nie piszę. Oni w ogóle nie wiedzą, jak kobieta jest zbudowana i z czego żyje. Jak mężczyzna jest zbudowany i z czego żyje. Tu nie ma. Ma być równo. Czyli zdejmujemy naklejki, prawda? Na jednej pisało sól, na drugiej pisało mąka. Zdejmujemy naklejki i będzie pisało biały proszek. I teraz oceń, czy to jest sól, czy to jest mąka. Nie wiem, czy nikomu na sali nie zdarzyło się posolić sobie herbaty. Chyba tak, nie? Bo sól jest w słoiczku z napisem tam majonez, a mąka, przepraszam, cukier jest w słoiczku z napisem kakao. No mam takie słoiczki i tak właśnie tam jest. Nikomu się nie chciało robić właściwych naklejek. Można się pomylić. I to samo będzie, jak się pomylimy z tymi naklejkami. W związku z tym, co cybernetyka sądzi o tych różnicach między kobietami i mężczyznami? Dwa podstawowe prawa, kanony albo dogmaty nawet można powiedzieć. Równe traktowanie. Nierównych jest niesprawiedliwe. I nierówne traktowanie równych jest niesprawiedliwe. Na gender drąży do sprawiedliwości, prawda? No to teraz powiedzmy sobie, gdzie jesteśmy równi, gdzie jesteśmy różni, co jest w czym lepszy. Czy naprawdę jest tak, jak sądził kiedyś taki niemiecki filozof, Weininger się nazywał, że kobiety to są nic nie warte, że tam w ogóle nie ma na co spojrzeć. No potem jak się przekonał, że się bardzo pomylił, to chłopiec sobie strzelił w łeb. Ponieważ, no ale to jest zupełnie inna sprawa. Widział, że się po prostu tak bardzo pomylił, że przyznawanie się do błędu było już ponad jego siły.
czy też może jednak coś wiemy. Wobec tego, co cybernetyka sądzi o kobietach i mężczyznach? W czym jesteśmy równi, a w czym różni? Po pierwsze, wszyscy jesteśmy systemami autonomicznymi. Tu jesteśmy równi. Ale jak jest zbudowany system autonomiczny? Otóż system autonomiczny ma receptor pobierający informacje z otoczenia, przetwarzaną na wrażenie i przesyłaną do korelatora. Korelator tą informację obrabia, przerabia i przesyła do efektora. Tu napiszę pionowo A żebyśmy, proszę Państwa, mieli siłę, to zasilanie przez alimentator przechodzi do akumulatora, i znowu do efektora. I efektor dopiero oddziaływuje na otoczenie. Żeby między korelatorem a akumulatorem nie powstały jakieś tam różnice celu i tak dalej, mamy jeszcze homeostat. Homeostat odbiera bodźce z korelatora i to są emocje, oddziaływuje refleksjami. Akumulator oddziaływuje na homeostat obciążeniem, przepraszam, naprężeniem. Kurczę. Wszystko jedno. Obciążeniem. A homeostat daje naprężenie. Ten, proszę Państwa, wzorzec, bo to nawet nie jest model, ale wzorzec, tak musi być. Mazura ma jedną niezrozumiałość, mianowicie podsystemy w tym właśnie systemie są wyróżnione nie dlatego, że stanowią oddzielną fizyczną jedność, ale dlatego, że wypełniają funkcję. Wypełnianie funkcji powoduje, że coś tam należy do którejś z tych właśnie grup podsystemów. A co my obserwujemy w takim razie? My obserwujemy działanie efektora wszystkich razem tych części. Tylko działanie efektora jest widoczne, natomiast reszta po prostu jest, nie podlega odglądowi. Gdybyśmy zaczęli sobie dłubać w mózgu, gdzie jest korelator, to jest interwencja w obieg mierzony. Myślimy inaczej, jakbyśmy bez tego dłubania, prawda, żyli. To samo jak w akumulatorze, jak nam brakuje krwi, bo nam ktoś krew upuszcza, nasze zachowanie jest inne niż wtedy, kiedy jesteśmy naładowani. W związku z tym przejdźmy teraz do tych poszczególnych elementów. Co mamy jednakowe, kobiety i mężczyźni, a co nie? No weźmy od receptorów. Czy receptory mamy jednakowe? Prawie. No prawie robi dużą różnicę. W związku z tym, proszę uprzejmie. Jakie to są różnice w receptorach? No pierwsze, najważniejszy, najwięcej bitów na sekundę dający organ to wzrok. Czy oczy mamy takie same? Tak. No są próby tam przeszczepiania oka zmarłych osób niewidomym, do tej pory ze słabym skutkiem, ale to się zrobić da. Ale czy widzimy jednakowo? Nie. Dlaczego? Bo nasze wrażenia są budowane przez spojenie krzyżowe w mózgu. I tutaj różnica jest bardzo wyraźna. Każdy anatom, badając, prawda, mózg no, zabitego człowieka, określi, czy ta osoba była mężczyzną czy kobietą. Takie są wyraźne różnice w mózgu, czyli naszym korelatorze. Ale przedtem jeszcze, zanim to będzie obrabiane w mózgu, to są wrażenia. Otóż przeciętny mężczyzna widzi w kącie mniej więcej 70 stopni. Kiedy mnie szkolono na oficera rezerwy, to dostałem dwójkę z ustawiania drużyny dookoła obozu. Chodziło o to, żeby drużyna obserwowała cały obszar. Ja ustawiłem 5 chłopaków, 5 razy
70 stopni, to jest dopiero 350 stopni. Przez taką dziurę to nie tylko słoń, ale i mały czołg przejedzie. No i przez 5 razy musiałem okrążać koszary biegiem, żeby się nauczyć, że żołnierz ma dozór 60 stopni i trzeba 6 żołnierzy, żeby obstawić całe obozowisko. Natomiast średnio kobieta ma kąt widzenia 130 stopni. Ile kobiet trzeba do strzeżenia obozowiska? 3 razy 130 to jest 390. Kobiety szerzej widzą. Szerzej widzą i nie tak mogą nazwać więcej szczegółów. Nie to, że rozumiemy to samo, ale przeciętny mężczyzna może nazwać około 200 kolorów, przeciętna kobieta może nazwać około 3000 kolorów. Dla niej na przykład złamany róż, wypalony grafit, prawda, czy wygaszony granat, to są konkretne kolory. Przychodzi chłop, człowiek do sklepu z farbami, mówi, poproszę farbę żółtą. Ale jaką? No żółtą. Proszę pana, my mamy 31 odcieni żółtego. Przychodzi kobieta do sklepu i mówi, poproszę cytrynową 15, nie? O, to jest klientka, wie czego chce. Tamtyś zastanawia, jaką żółtą. Teraz mamy naprawdę dobry wybór w tych barwnikach, ale jakie to ma znaczenie? Otóż kobiety nie muszą ruszać głową, żeby coś zobaczyć. Mężczyzna musi ruszać głową. I podstawowy, że tak powiem, błąd w ocenie sytuacji przez młodych ludzi jest taki, ty mnie nie zauważysz. Chłopak się popisuje przed panienką tam w klasie, nie wiem, teraz to może już nawet w gimnazjum, fika bryka, panienka sobie stoi, prawda, o. Ale ona go widzi, ona nie musi patrzeć na niego, on by chciał, żeby na niego spojrzała. Także jak panienki chcą być, że tak powiem, obiektem zainteresowania chłopców, no to musicie się za nimi rozglądać, no nie dlatego, że tak musicie, tylko dlatego, żeby im zrobić przyjemność. Przyjemnością dla chłopca jest, jak panienka zwróci na niego głowę. A panienka nie musi, no bo i tak go widzi. W związku z tym cała ta strategia postępowania kobiet i mężczyzn jest różna. Były takie doświadczenia prowadzone w Szwajcarii. Jean Piaget się nazywał ten szwajcarski badacz, w języku francuskim pisał. Dziewczynka pochodzi do barierki przez całą salę, ale ostatni szczebelek barierki da się wyjąć i przejść. Dziewczynka podchodzi i płacze, no bo widzi, że nie przejdzie. Chłopiec podchodzi do barierki i zaczyna myszkować wzdłuż tam barierki, szarpie tymi, w końcu wyciąga ten szczebelek poluzowany, przechodzi i woła dziewczynkę, żeby przeszła. Obie strategie były skuteczne. W tym wypadku chłopiec wiedział, że nie widzi wszystkiego, w związku z tym myszkował. Dziewczynka widziała, że się nie da nic zrobić, no to płakała, prosiła o pomoc, zresztą skutecznie. Także, piękne panie, jeżeli coś się wam nie udaje, po prostu poproście o pomoc. My bardzo chętnie pomagamy, jeżeli wiemy, że taka pomoc jest potrzebna. Zwykle jest tak, że no w pociągu pani się tam szarpie z walichą taką, że nie wiem, czy w środku był słoń, czy nosorożec, no w każdym razie mówię, niech pani mnie puści, a pani zdejmę. Nie, nie, ja sama. No byłaby sobie zrzuciła na głowę. Jechałem pociągiem przed chwilą. W każdym razie, proszę państwa, my chętnie służymy pomocą, jeżeli wyraźnie jesteśmy o to poproszeni. Jeżeli nie, to nas to nie dotyczy. Więc już sam wzrok powoduje pewne różnice. Kobietom trzeba dawać szerzej. No jest taki dowcip, jak powinien wyglądać ekran takiego komputera stacjonarnego dla kobiet. Powinien mieć 2 lusterka boczne, a dla blondynek jeszcze wsteczne. Blondynki są bardziej narażone na agresję, ponieważ są widoczne. Także to wsteczne lusterko przy komputerze byłoby się przydało czasem. W każdym razie, proszę państwa, w tej chwili już są produkowane właśnie te podługowate ekrany. No i jak była teraz transmisja z meczu tenisowego, moja córka ogląda, nasz Janowicz grał,
No i córka mówi, aut. Ja mówię, gdzie ty widzisz aut? Ja po prostu nie widzę całego ekranu. A ona widziała w prawym dolnym rogu, że to jedna piłka i rzeczywiście odgwizdany aut. Proszę uprzejmie. W każdym razie, ponieważ kobiety widzą szerzej, w związku z tym stanowisko dla pracy dla kobiet powinno wyglądać inaczej. No ten ekran szeroki, jakieś tutaj gadżety, jakieś coś, żeby jej wzrok nie był skupiony w jednym miejscu, wtedy kobieta się męczy. Mężczyzna nie, może patrzeć w jedno miejsce i się nie męczy. Drugi, proszę Państwa, zmysł to słuch. Czy słuch mamy jednakowy? No tak. A rozróżniamy melody jednakowo? No nie. A czy kobieta zawsze tak samo rozróżnia melodię? No nie. Ciekawostka. W zależności od cyklu i w zależności od tego, czy jest w ciąży, czy nie, różnie rozróżnia melodię. Co zresztą wykorzystano przy kolonizacji Polinezji. Jak mi starczy czasu, to opowiem o tym fakcie historycznym. W każdym razie, proszę Państwa, to, że kobieta rozróżnia różnie te same sygnały, powoduje, że musimy, wiedząc o tym, te sygnały po prostu zmieniać, modulować. Nie każda melodia słów, nie każda intonacja jest przyjmowana jednakowo przez kobiety. I tu trzeba po prostu troszeczkę wiedzieć, o czym sobie za chwilę powiem. Druga sprawa, o położeniu naszego ciała informuje nas błędnik. W środku, w uchu środkowym jest taki ślimaczek, w którym porusza się taka kosteczka, taki kawałek rapienia, to się nazywa otolit, uciskając zakończenia nerwowe. No i proszę Państwa, ponieważ kobieta nie musi głową ruszać, to przeważnie ten otolit jest mniej czuły, ten zmysł, niż u mężczyzn. W związku z tym kobiety mają na przykład mniej wyrobioną wyobraźnię przestrzenną. Nie potrafią sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli na przykład się przechylą. No i tutaj co trzeba robić? No gimnastykować. Kiedy byłem na studiach, wszystkie koleżanki z architektury uprawiały czynnie sport. Siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, ale wszystkie, kompletnie. I tam dochodziły do jakichś tam wyników. Z innych wydziałów niekoniecznie, bo nie musiały mieć tej wyobraźni przestrzennej. Nie wiem, czy one o tym wiedziały, że gimnastyka wspomaga właśnie ten zmysł przestrzenny. W każdym razie, jeżeli macie Państwo dzieci, czy będziecie mieli dzieci, a chcecie, żeby miały wyobraźnię przestrzenną, to nie fikają i brykają. Dopiero wtedy im się ten otolit tam rusza, dopiero wtedy mają poczucie przestrzeni, dopiero wtedy prawidłowo będą reagowały na zmiany. Jak nie, to przykrość. No oczywiście nieszczęście to jest zapalenie ucha środkowego, bo się wtedy ten otolit tam zagnieżdża, no i trudno. Ale mówimy o sytuacjach mniej więcej jednakowych. Kolejny zmysł. Węch i smak. Czy mamy jednakowe? Nie. Czy kobieta ma stałe? Nie. Co z tym zrobić? Kupić książkę kucharską. Babcia gotuje zawsze taką samą zupkę dla wnuczka i to jest ulubiona zupka wnuczka. Rosołek od babci jest zawsze taki sam. Rosołek od mamy nie. Dlaczego? Zaraz sobie powiemy. W związku z tym na przykład we Francji, żeby zostać kiperem, czyli takim człowiekiem, który ocenia wina, to kobiety dopuszczono dopiero 6 lat temu. A i to ta kobieta, która zdała egzamin, miała 56 lat, kiedy już jej tam cykl hormonalny po prostu ustał, nie? I ona wtedy miała ten stały smak. Dlatego też mężczyźni wymyślili książki kucharskie, żeby było cały czas jednakowy kotlet, bez jakichś tam eksperymentów, chociaż gdyby zaś eksperymentów nie było, to byśmy jedli tylko mamuty i byśmy chyba wyginęli razem z mamutami, nie? Ze względu na to, że kobiety w niektórych okresach swojego życia lubią eksperymenty. Jemy wszystko, co się rusza i na zdrowie. Dobrze. Teraz, proszę Państwa, dotyk. No tutaj
Kama Sutra by Państwu mogła powiedzieć, jakie są różnice. Co ma kobieta bardziej czułe? Stopy. W związku z tym chłop może mieć jedną parę butów na całe życie i będzie chodził i jest mu wygodnie. Kobieta musi mieć przynajmniej 5 par butów, ma mniej, to jest jej po prostu niewygodnie. No i miałem znajomego szewca, który szył buty na miarę i wszystkie panie się obrażały, ponieważ odrysowywał im obie nóżki. Człowiek nie jest dokładnie symetryczny, przeważnie prawa stopa jest ciut większa o tam 3 mm, ale 3 mm mieć za krótki but, to ja przepraszam, nie? I on robił te buty na miarę. Oczywiście klientki najpierw się obrażały, że jak to ja mam stopy nierówne. Proszę panią, ja nie wiem, czy pani ma stopy nierówne, mówił ten właśnie człowiek. Zmierzymy to centymetrem szewskim. No było. Kobietka najpierw się obrażała, a ponieważ robił buty dobre, no to zamawiała następne. No i człowiek żył długo i szczęśliwie. W każdym razie, proszę państwa, ta wrażliwość, właściwie to nie wiem skąd się bierze, stóp kobiecych powoduje, że dla kobiet ma być równo, o, podłogi wynaleziono dla kobiet, wyrównane jakieś tam chodniki, to wszystko jest dla kobiet, żeby sobie nóżek nie raniły o stopy. No i ostatni zmysł, o którym się wcale nie mówi, zręczko się ignoruje, to jest zmysł feromonowy. Oprócz tych normalnych mamy jeszcze zmysł feromonowy. Feromony są to lotne cząstki, które są przyswajane przez nasz organizm inaczej niż cząstki zapachowe. Cząstki zapachowe dopasują się do kształtu szparek zapachowych, natomiast cząstki feromonowe są łamane w tych szparkach feromonowych, wydzielając tam kilka elektronów, powodując bardzo silne sygnały. Niemniej jednak nie tak silne, żeby powodowały decyzje, ale jest taki ogólny jakiś nastrój. No i ciekawostka, że ludzie, którzy ze sobą nie mogą mieć dzieci, się nie lubią. Po prostu zapach tego człowieka jest dla partnera, partnerki niewłaściwy. Nie to, że gość po prostu śmierdzi, bo nie umyty, tylko się nie lubią. Niestety obfitość środków piorących powoduje, że jednak zdarzają się pary, które no, potem się okazuje, że jest taka niezgodność genetyczna, że nie mogą mieć ze sobą dzieci. Mój przyjaciel profesor Rudolf Klimek z Krakowa zajmuje się właśnie leczeniem, właściwie usuwaniem bezpłodności. No i kiedyś tych par miał 4-5 dziennie, więc ja się tam wkręcałem na jego dyżur, prawda, i mogliśmy pogadać o różnych tam hormonach, feromonach, a teraz ma 15 par dziennie. Ja mówię, no takie sprawy to są ważniejsze niż ta moja cała cybernetyka może poczekać. A ludzie chcą mieć dzieci, chcą żyć długo i szczęśliwie. On im dobrze radzi. Jak to sobie być może za chwilę powiem. W każdym razie, proszę państwa, z tymi feromonami było troszeczkę zamieszania, ponieważ doktryna amerykańska jest taka. Jeżeli z tego może być broń, my musimy mieć ją piersi. Jeżeli z tego nie może być broni, badania przekażemy sojusznikom. No. No i eksperyment Uniwersytetu Stanford polegał na tym, że gość wyprodukował taki feromon, zebrał tam studentów, rozpylił ten feromon, no i zaczęło się. Najpierw się chłopcy pobili o dziewczynę, potem dziewczyny o chłopaka, a potem jedna śmiała dziewczyna wzięła za kark tego faceta na zaplecze i tam, powiedzieć, przyjęła jego nasienie, żeby tak ładnie powiedzieć. W każdym razie potem uniwersytet płacił odszkodowania tym pobitym i tej dziewczynie. Ale profesor, ponieważ eksperyment się udał nad podziw, płacił sam. Ona go nie chciała zdać potem. No ale ponieważ to jest jeszcze chłopczyk, no to podobno płaci do tej pory. Z tym, że tych feromonów jest więcej. Jest jeszcze feromon szczęścia, którego się nie rozpyla, żeby ludzie nie byli za bardzo szczęśliwi. Zresztą szybko się ulatnia i feromon strachu. Z tego miała być broń. No ale okazuje się, że on przenika przez maski gazowe, a żołnierz wystraszony strzela do wszystkiego, co się rusza, do swoich też.
No i na ćwiczeniu, no, całe szczęście, mieli chłopcy tylko te paintballe, nie? Pobili się kolbami ze strachu. Przerwano te doświadczenia. Na stronie feromony.pl jest parę różnych tam uwag na ten temat. Właściciel tej strony mój artykuł pochwalił. Skąd ja to wiem? No z internetu, nie? To, że teraz pozmieniano internet, to co może być bronią w internecie po prostu nie występuje. Jest taka cenzura. Także widzimy, że już zmysły mamy różne. A teraz jak te zmysły przetrwamy? Otóż budowanie wrażeń polega na przekazywaniu sygnałów przez tak zwane spojenie krzyżowe. Między dwoma półkulami są wiązki tam neuronów, które się tam nawzajem krzyżują i co? Kobieta ma przekrój tej wiązki około 11 mm średnicy, a mężczyzna ma około 7 mm średnicy. Czyli co? Mniej skojarzeń ma. I to widać już przy tych kolorach. Mężczyźni są przeciętnie mniej inteligentni. Kobiety są przeciętnie bardziej inteligentne. Przeciętny mężczyzna używa w ciągu dniówki roboczej około 700 słów. To są badania amerykańskie. Przeciętna kobieta około 12 tysięcy słów. W związku z tym to porozumiewanie się prowadzi czasami do nieporozumień. No. Chłopak chce zagadnąć dziewczynę i mówi No nie, to jest po pierwsze obraza. Na chłopak na chłopaka mówi to ten się obraca, bo już rozumie sygnał. Po pierwsze kobieta nie rozumie, że to jest do niej. Po drugie, to jest tak jak w tym kawale o nauce jazdy, nie? Nauka jazdy, instruktor mówi hamuj. Ta patrzy na niego, dzwoni, nie? Jak to, czemu pani nie hamowała? Tak pan do mnie się odnosi. Nie ten sygnał, prawda? Dlaczego? Proszę państwa, o ile dla mężczyzny to proste słowo, to już jest sygnał. Dla kobiety podstawowym sygnałem są cztery słowa. Jeżeli panowie mówicie kocham cię, za mało. Kocham cię bardzo, bardzo. Takie sobie tekściki wymyślicie. Dopiero jesteście zauważeni, że jesteście. Inaczej to was po prostu nie ma. I tutaj właśnie ta potrzeba większej ilości szczegółów, nie to, że informacji, większej ilości szczegółów prowadzi do nieporozumień. No chłopcy się zniechęcają, bo nie wiedzą, co mówi. No to nauczcie się Ody do młodości na pamięć, czy tam fragmentów Pana Tadeusza, zacytujcie i rozmowa się zacznie kręcić, ponieważ kobieta pozytywnie, jesteś zauważony, odpowiada 7 słowami, a zaakceptowany 11 słów. Jak usłyszycie 4 słowa, to znaczy, że wie, że jesteście. Jak usłyszycie 7 i więcej, to jesteście zaakceptowani, a pozytywnie, to jak to dobrze, że cię widzę, bo wiesz, mam tutaj coś do załatwienia, to ty mi to załatwisz, prawda? To tak przeważnie bywa. Od tego się zaczyna. No, dlaczego nie można by komuś czegoś tam załatwić i pozytywnie się zapisać? W każdym razie, od kiedy to wiadomo? Od dawna. Tylko, że była wojna, pierwsza wojna w Zatoce, no Amerykanie ponieśli straty i wtedy do tych strat się jeszcze przyznawali. Stracili 11 czołgów typu Abrams, z czego 7 było dowodzonych przez kobiety. Ponieważ 20% stanowisk dowódców czołgów było obsadzone przez kobiety, więc straty nieporównywalnie wysokie. I oni nie lubią strat. Ruskie mówią, dla nas wszystko jedno, pobieda tylko, straty się nie liczą, a tam nie, to trzeba każdy przypadek. Błędy się nie powtarzały. Albo kobitka wysforowała się do przodu i wpadła na własny ogień, albo zaś zostawała z tyłu i maruderzy z armii irackiej ją z rusznicy przeciwpancernej odstrzeliwali. Albo gdzieś za bardzo na lewo, albo za... No tak kombinowały we wszystkie strony, no i kilka przypadków skończyło się niestety tragicznie, czołgi uszkodzone. Widziałem taki film, chodziło o to, żeby panią porucznik pośmiertnie odznaczyć wysokim odznaczeniem, ponieważ no, zginęła w akcji razem z całą załogą. No i tam właśnie jakiś taki dociekliwy kapitan przesłuchiwał, jak to było,
No i dopiero się okazuje, że kobitka no niestety spóźniła się z reakcją. Dlaczego? Mężczyzna ocenia sytuację na podstawie 4 szczegółów. Kobieta ocenia sytuację na podstawie 11. Ona się spóźniła, gość wycelował w nich przeciwpancerną rusznicę i ona jeszcze go nie zastrzeliła. Mężczyzna by zastrzelił. Kiedy byłem w wojsku, mówiono, skok, drużyna naciera, nie? Od lewej i prawej skokami naprzód. Skok, 5 sekund. 5 sekund i padasz, odczołgujesz się. Bo w ciągu tych 5 sekund przeciwnik cię namierzy i w 6 sekundzie strzeli. Jak będziesz biegł 6 sekund, to jesteś nieżywy. Takie są prawidła walki. Natomiast kobieta podprowadza gościa bliżej. 11 sekund, bo 11 szczegółów musi, proszę Państwa, musi do niej to dojść, że to jest jednak wróg, a nie zabłąkany kot, pies czy tam nosorożec. W każdym razie, co zrobiono? No w tej chwili oczywiście kobiety dowodzą czołgami na ćwiczeniach, natomiast w drugiej wojnie, to prawda o stratach w drugiej wojnie ani słowa nigdzie nie ma, ani jednego czołgu nie stracili. Nie wiem, co, skąd się ten złom tam wziął, no ale proszę Państwa, kobiety były proszone o organizowanie i to robiły dobrze. W związku z tym, proszę Państwa, panowie, jak chcecie kobietę zainteresować, no więcej szczegółów ma być. Nie mam bilety na mecz, tylko mam bilety na bardzo ważny mecz decydujący o istnieniu naszej drużyny Wrocław. Prawda, WKS Wrocław teraz się nazywa jak? No w każdym razie, proszę. Piłce nożnej? Tak. O, przepraszam, no widzi pan. Dawno nie oglądałem piłki nożnej, od czasu jak moja drużyna Raków Częstochowa wypadła ze wszystkich lig. W każdym razie Śląsk Wrocław gra bardzo ważny mecz o mistrzostwo. Gdybyś była taka uprzejma ze mną tam, zobaczysz jak to jest fajnie, tak, no, na taki bajer, to się być może kobietka skusi. Albo mam bilety do teatru, bo będzie grane tam Cid Racina i to jest bardzo ładna sztuka i sami no, najlepsi tam grają. A, to tak. A nie tak, mam bilety do teatru, idziesz czy nie. Jest po prostu nie takt, niewykorzystywanie pełnego, proszę, pełnych możliwości korelatora. Korelator musi być wykorzystywany, bo inaczej człowiek wpada w schizofrenię. Albo zaczyna się czegoś domyślać. Aha, on mnie tutaj chce wlec gdzieś tam na mecz, to pewnie tam będą jakieś bójki, no to co ja mam z podbitym okiem wracać. Jakieś tam domysły zupełnie bezpodstawne, wiążące się tylko z tym, że ilość informacji, która dotarła do kobiety, była mniejsza niż ta, jaką ona potrzebuje. Zauważcie Państwo, że to jest w reklamie. Obserwuję kilkanaście takich serwisów, tak zwanych marketerów, czyli sprzedawców, czyli tych, którzy opracowują teksty reklamowe. No i u nich tekst, który mieści się na jednej stronie A4, nie trafia się nigdy. Zawsze jest przynajmniej 6-7 stron, że ten produkt jest taki wspaniały, że jak się jego użyje, to rany boskie, że pani Smith, jak użyła tego produktu, to dostąpiła szczęścia, zaś pani Brown nie kupiła tego produktu, do dzisiejszego dnia żałuje, a ja cały czas patrzę, za ile to jest. Nie chodzi o to, ja wiem, o co tu chodzi, że jeżeli jest płyn do mycia naczyń, to patrzę, czy on jest tańszy od Ludwika, czy nie, nie? Jeżeli jest tańszy od Ludwika, to dlaczego? Jeżeli droższy trochę, a to może jest lepszy. Jak dużo droższy, a to mnie nie stać. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy wzorce amerykańskie i w Ameryce kobiety wydają 85% wszystkich pieniędzy na zakupy. Mężczyźni rzadko uczestniczą w zakupach. Kobieta jest tym, to zapewnia zaplecze, porządek, czystość i tak dalej. Chłop ma przynieść pieniądze. Taki model cywilizacji tak zwanej turańskiej, o czym pan docent z pewnością Państwu mówił. No,
to tekst musi być dostosowany do kobiet. No. Ja tam przysypiam już, no, przerzucam te strony, no jest tam wreszcie. A nie, to dziękuję. Na darmowe próbki oczywiście się załapuję, tak już mam charakter, że mi się to wszystko przesunęło. Także proszę Państwa, te wiadomości, mam nadzieję, że będą Państwu przydatne w codziennym życiu. Do kobiet trzeba mówić długo i oczekiwać odpowiedzi jeszcze dłuższej i się nie cierpliwić, że ta odpowiedź jest taka długa. Najpierw usłyszymy o tym, że żona spotkała koleżankę, co ta koleżanka mówiła i tak dalej, a dopiero potem o tym, że trzeba jechać po dziecko. Nie? Bo jednak umówiła się z koleżanką, no i musisz skoczyć tam po synka, bo miałem go odebrać z przedszkola. W każdym razie zaraz sobie powiemy, jak to przebiega w czasie. Ten korelator jest troszkę inny. No akumulator, czyli mięśnie i efektor. No wiadomo, kobiety są nieco słabsze. Nieco. W związku z tym obarczanie kobiet pracą fizyczną uważam za idiotyzm. Bo czego są chłopy, żeby nosiła, kobieta ma tylko mówić to tu, to tu, to tu. Sama nosiła, no nie. To nie w moim domu. W każdym razie, proszę Państwa, w mojej pracy zawodowej też uważam, że zatrudnianie kobiet przy prostych pracach, nie wymagających właśnie myślenia, jest po prostu marnowanie okazji na właściwe wykorzystanie pracownika. Tłumaczyłem, niektórzy się tym przejmowali i zmieniali, a niektórzy nie i mieli wyraźnie gorzej. No ale teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna charakterystyka naszego mózgu, czyli korelatora. Otóż średnio mózg kobiecy waży mniej więcej 1,60 kg, a średnio mózg mężczyzny waży mniej więcej 1,80 kg, 1600-1800 gramów. Czy to znaczy, że kobiety mają mniejsze możliwości myślenia? No nie, bo w przeliczeniu na wagę ciała to średnio mózg mężczyzny, 1 gram mózgu przypada na bodaj 20, nie odwrotnie, na 30 kilka gramów ciała, a u kobiet na 20 kilka. W związku z tym, ponieważ mózg nie został stworzony, czy też wymyślony, czy też jak to tam chce, nie jest po to, żeby myśleć, tylko żeby koordynować nasze mięśnie, stąd wiadomość, że kobiety mają bardziej precyzyjne ruchy i mogą robić bardziej precyzyjne rzeczy. Dlatego też mężczyźni wymyślili młotki, a kobiety wymyśliły tkaniny, sznurki, pętle i tak dalej, bo to wymaga właśnie zręczności. Młotek specjalnej zręczności nie wymaga, chociaż znałem klienta, który młotkiem artystyczny kował. Rzeczywiście umiał z tego młotka zrobić właściwy użytek. Dlatego też no, w pracy, jeżeli kobieta jest używana do naciskania jednej dźwigni, robi błędy. Dlaczego? Bo nie jest wykorzystywany jej korelator. Natomiast mężczyzna, jak cały dzień jedną dźwignię naciska, to mu zupełnie wystarczy. Dobrze. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do homeostatu. Otóż homeostat w naszym organizmie składa się z kilkudziesięciu obiegów. Ich jest ponad 30. Są to obiegi zarówno hormonalne, jak i innego typu, oparte na reakcjach chemicznych. Na przykład mamy jednakową kwasowość krwi, pH krwi. Jeżeli jest za duże, to źle, za małe, to źle, jak za duże, to jest coś tak, jak za małe to jest kwasica, jak za duże to jest hiperwentylacja. W każdym razie mamy specjalny taki związek, zwany buforem, który utrzymuje to pH na jednakowym poziomie. Mamy stałą temperaturę ciała. Średnio 36,6 stopnia mierzone termometrem pod lewą pachą. Termometrem rtęciowym. Taka jest definicja lekarska. Obecnie termometry rtęciowe są nie do dostania.
kosztowały 4 zł, a teraz ten moment kosztuje 40 zł. Zaczął być towarem deficytowym. Teoretycznie dlatego, że rtęć jest bardzo szkodliwa. Praktycznie rtęć się nie rozpuszcza. Jeżeli kropelka rtęci gdzieś upadnie, to tam jest i ona nie paruje. Bardzo słabo paruje, no trzeba by podgrzać do temperatury 200 stopni. No to na podłodze takiej temperatury, mam nadzieję, u was w domu nie ma. Chyba że ktoś palnikiem po tej podłodze przejdzie, to się wtedy rtęć zagotuje. W każdym razie, proszę państwa, nie wiem dlaczego tak się stało. Mogę podejrzewać, że producenci termometrów, tych bardzo czułych termometrów elektrycznych, wymusili taką zmianę, żeby zarobić. Ale o co tutaj chodzi? Otóż mężczyzna ma temperaturę stałą. Natomiast temperatura ciała kobiety, regulowana przez homeostat, jest zmienna. I o tym wiadomo mniej więcej od lat 20. Byli tacy dwaj naukowcy. Jeden nazywał się Ogino i był Japończykiem, drugi nazywał się Knaus i był, proszę państwa, Brazylijczykiem. I stwierdzili, że w okresie cyklu temperatura ciała kobiety się zmienia. Mniej więcej tak. Jeżeli tutaj są dni do 28, nie? No to tu jest 14, tu jest 7, jest 21, tu jest, proszę państwa, powiedzmy sobie 5. No i tutaj jest 36,6. Tu jest 36,5. 36,4. 36,3. 36. Temperatura spada nawet do 36,2. I w górę też. 36,7. 36,8. 36,9. 37, nawet 37,2 bywa. To w zależności od tego, jak organizm kobiety pracuje. W każdym razie, proszę państwa, w okresie cyklu przebiega to mniej więcej w ten sposób, że po ustaniu okresu temperatura jest mniej więcej na wysokości 36,4. To jest faza pierwsza i trwa, no, powiedzmy 5 dni. Potem nagle temperatura szybuje do 37 i utrzymuje się tutaj 5 dni, tu mniej więcej 4 dni. Potem opada tak mniej więcej, opada do, no, 36,6 i potem w okresie niedogodnym spada bardzo, nawet do 36,2. Ten wykres, proszę państwa, powoduje, że można przewidzieć, jak kobieta będzie reagowała, w jaki sposób jej nastawienie, jej nastrój się zmienia. Otóż w tym okresie, tym pierwszym po ustaniu okresu, tu jest takim wiodącym rysem dynamizmu charakteru. Nie wiem, czy państwo wszyscy wiecie, co to jest dynamizm. W każdym razie kierunek działania to jest endostatyzm. Tu kobieta porządkuje otoczenie. Jest bardzo skuteczna. Wyszukuje sobie sojuszników. Wyszukuje zasoby. Potrafi znaleźć naprawdę cudowne rozwiązanie. Z kolei tutaj, proszę państwa, jest egzodynamizm. Kobieta jest barwna, widoczna. Panowie, jeżeli chcecie
znaleźć właściwą partnerkę, trzeba wybrać najbardziej błyszczącą dla was. Jeżeli nie widzicie błysku, to znaczy, że ta panienka nie jest dla was. Sobie możecie odpuścić koledze. Po prostu może on ten błysk zauważył. Kiedyś to trzeba zauważyć. No ja akurat miałem to szczęście, że zauważyłem ten błysk. No i jak to się mówi, na ten błysk zostałem złapany, czy odwrotnie, złapałem ten błysk, to w zależności od tego, jak to sobie interpretuję. W każdym razie tu jest porządkowanie. Tu jest zabawa. Z tym, że nie musi to być akurat zabawa. Na przykład kobiety w tym okresie bardzo łatwo się uczą, szybko zapamiętują. Moja córka w ciągu 40 sekund opanowała samochód marki Opel. Kupiła Opla, bała się siąść, nie? Ale ja widzę, że błyszczy dziewczyna, no to daję jej kluczyki i mówię, siadaj. No ale ja, no ty, no i co? No gazu, nie? Jedna komenda była. No, ja miałem ręczny pod ręką, że w razie czego ręczny dobrze działał, to jednak na ręcznym ją przytrzymam. Nauczyła się w ciągu 40 sekund, że trzeba uregulować lusterko, poprawić sobie siedzonko, prawda? I trach, jedziemy. Do tej pory świetnie prowadzi. Jeżeli chcecie się uczyć czegoś, to w tym właśnie. Oczywiście ten rysunek jest trochę przerysowany, ale tak to jest. Przyswajacie nowe wiadomości. No i błyszczycie tak, że jesteście zauważalni. Tutaj, proszę Państwa, jest egzo status. Tu są popisy. Kobiety się popisują tym, że są piękne, że potrafią. On ciasto na przykład dla popisu tutaj zrobić i to nowego typu. Tu się wymyśla te nowe, a tu się stosuje te nowe. Natomiast ni stąd, ni zowąd przychodzi ten przykry czas i tu jest endo dynamizm. Kobieta się zamyka w sobie. Jej możliwości intelektualne są nieporównywalnie inne niż, nie to, że gorsze, inne. Tu się myśli o rzeczach, tu się myśli o obawach. Kobieta się boi. Tu można ją nastraszyć wszystkim. W związku z tym ubezpieczyciele na przykład kilkakrotnie przychodzą do kobiet z ofertą. Jak wyczują, że kobitka już nie błyszczy, to wtedy ją straszą, że tak, że tutaj ciężkie czasy nadchodzą, trzeba mieć parę groszy dla dzieci i tą ofertę sprzedają. Także mam takiego kuzyna, który jest agentem, ale ubezpieczeniowym. No i zawsze mu mówię, chłopie, do klientki trzeba przychodzić 4 razy. Jak zobaczysz, że błyszczy, to sobie odczekaj 2 tygodnie i przyjdź wtedy, kiedy będzie przygaszona. I ona wtedy tą polisę kupi, bo jest wtedy nastawiona endodynamicznie, obronnie, nieaktywnie. No i jak to wykorzystać? No, kiedy ja byłem na Politechnice Warszawskiej lat temu, no 50, to na Politechnice były 4 terminy egzaminów z każdego przedmiotu. No i byłem bardzo zdziwiony, że koleżanki dzień po dniu zaliczały 3 egzaminy, a potem długo, długo nic i dopiero na sam koniec sesji następny egzamin też na piątkę. No ja spróbowałem na piątkę, no to 1 egzamin, tak, ale drugi to nie kumaty jestem, muszę 5 dni, bo mężczyźni tak równo mniej więcej sobie to układają. Muszę to wykumać i pierwszy w pierwszym terminie, drugi w drugim, trzeci w trzecim, czwarty w czwartym terminie, po równo mi to wychodziło. Nie wiedziałem dlaczego, dopiero po przeczytaniu książki Mazura i tam jeszcze paru innych książek mi to, proszę Państwa, wyszło. W związku z tym traktowanie równe kobiet, niezależnie od tego, w jakim okresu się znajdują, jest po prostu niesprawiedliwe. Z tym, że bywa wykorzystywane dla krzywdzenia kobiet. No po prostu aktorka. W głównej roli powinna być osadzona wtedy, kiedy błyszczy. To ją publiczność zauważy. Jak dyrektor jej nie lubi, to obsadzi ją wtedy. No i każdy mówi, co to za aktorka taka jakaś smutna, przygaszona, a gra Julię, która powinna być błyszcząca, wesoła, bo się zakochała i tak dalej. W każdym razie, proszę Państwa, o tym się nie mówi.
No i niestety bardzo wiele kobiet, które dadzą się podporządkować rygorom, na przykład równomierności, no to tak, tutaj jest osłabiona, to weźmie sobie coś na wzmocnienie, jakieś tam, nie wiem, Red Bulle, a tu ma za wysoką temperaturę, to weźmie sobie aspirynę. W związku z tym wyrówna się do jakiejś tam średności, no i niestety nie podskoczy, bo się dała zrównać. W związku z tym, jeżeli panie stosujecie takie pomiary, bo niektóre małżeństwa wykorzystują, to się nazywa kalendarzyk płodności, tu jest okres płodności, do, jakby powiedzieć, planowania potomstwa, no to macie od razu wskazówki, kiedy co wam skutecznie wyjdzie. Mój kuzyn był komendantem posterunku policji. No i opowiadał mi o tak zwanych gigantach, czyli ucieczkach. Tu dziewczyna była w domu sekowana, ty jesteś brudna, ty tamto śmołowo, i obmyślała zemstę. Tu znajdywała wykonawców, chłopaków przeważnie, robili jakiś tam skok, coś tam ukradli, no i tutaj był gigant. Rozrywka, no dopóki pieniędzy starczyło. Tu się nie liczyła z nikim i niczym. Opuszczała tych chłopaków, którzy przygotowywali napad i wtedy właśnie wpadała, bo oni ją sypali. No i tutaj dopiero się popisywała przed policją, że ona tutaj jest taka, tego. No i trzeba było ją trzymać, aż tutaj nagle spokorniała i wszystko mówiła, jak jest. Także w kryminalistyce to też może być wykorzystywane. Mam nadzieję, że nie będzie, ponieważ nie będzie takiej okazji, że kogoś trzeba będzie zmuszać do rzeczy, których nie chce być. W związku z tym dla panów, jak chcecie być wiarygodnym partnerem, to tu słuchacie rozkazów. Ona ustala. Wy robicie. Tu musicie tą rozrywkę zabezpieczać, bo kobitka, no, bawimy się tak długo, że nam ostatni tramwaj odjedzie, co mi się parę razy zdarzyło, ale ja mam jeszcze 20 zł na taksówkę, więc wracamy sobie taksówką. O, to ty jesteś gość. Tutaj to jest najgorszy, proszę państwa, okres, ponieważ młodzi ludzie wszyscy są egzostatykami, chcą się popisywać i jest konkurencja dwóch artystów. To jest lepszym artystą, czy ona, czy ja. No i ponieważ jeszcze nie przeczytałem książki Mazura, ale już widziałem, że moja przyszła małżonka się popisuje, to ja jej biłem brawo. Tak jest. Jesteś wspaniała, bo tam coś tam, jeszcze coś tam. No i wszystko było wspaniale. A tutaj nagle była taka przygaszona, to ja wtedy świeciłem. Będzie świetnie. Kupimy dom, kupimy samochód. No rzeczywiście po iluś tam latach mamy dom, samochód, ogródek. Wszystko to, co ja obiecałem, jest. Także, proszę państwa, teraz jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli być chcecie wiarygodnym partnerem, nie obiecujcie gruszek na wierzbie i nie róbcie zawodu. Jeżeli jakaś impreza ma być, to ma być. Może to nie być impreza na wielkie tam święto, ale jakaś tam ma być. Jeżeli dwa razy zawiedziecie swojego partnera, partnerkę, tracicie wiarygodność. Zobaczcie, co się dzieje na wyborach, nie? Dwa razy SLD zawiodło, wypadło z gry. Teraz dwa razy następna partia zawiodła, obawiam się, że wypadnie z gry. Ludzie się zniechęcają. Ale też jest drugie niebezpieczeństwo. Mój kolega Wiesław Szczęsny się nazywa. Pracował z więźniami. No i interesowało go, jak oni podchodzą do rzeczywistości. No, okazuje się, że po pierwsze oni się uważają za innych, bo ich te nasze prawa nie obowiązują, bo są inni. Po drugie zauważyli, że jeżeli komuś się dwa razy uda coś zrobić, to uważa się za nietykalnego. Jak dwa razy ukradnie pod rząd, niezłapany, to jest już złodziejem. To jest jego fach. Nie wiem, czy we Wrocławiu jeszcze chodzą tacy ludzie, co w trzy karty grają. Na rynku kiedyś to tam nawet trzy stoliki były. Mój wnuczek
mówi, chodź dziadku, zobaczymy, mówię, nie ma, bo nas ograją. No, oczywiście ten jeden ciągnie, a tak, tutaj połóż chłopcze złotówkę, o wygrałeś 3 złote, mnie nie idzie, połóż jeszcze 3 złote, no wygrałeś znowu 10 złotych, mówię, nie, zostawiamy te 10 złotych, idziemy, żeby się wnuczek nie przyzwyczaił do hazardu. Po 2 wygranych jesteście pewni kolejnej wygranej i stawiacie podwójne stawki aż do wyczerpania zapasów gotówki. W każdym razie wiedzą o tym przestępcy. W związku z tym bardzo ważna rzecz. Nie można zawodzić, jeżeli coś obiecujecie, no jeżeli wam się nie udało coś, no ja na przykład wynająłem mieszkanie naprzeciw starego cmentarza. No i żonie, taki mur był, to było w Mysłowicach na Śląsku. Żona pyta, co tam jest. A wiesz, to jakieś resztki po niemiecku, nie wiem, co tam jest, tam nikogo nie ma, takie ciche sąsiedztwo. Dopiero na 1 listopada, jak się tam rozświetliło, żona mówi, no rany boskie, przy cmentarzu mieszka. No ale ulica się nazywała Mickiewicza, nie cmentarna, więc o co ci chodzi, adres w porządku, nie? Ulica Mickiewicza. W każdym razie, oczywiście było ciche sąsiedztwo, za 2 dni wszystkie lampki pogasły, nikogo tam więcej nie było. Obróciłem ten, znaczy nie to, że ukryłem, po prostu użyłem innej nazwy na sytuację. Bo proszę Państwa, jest takie prawo Geralda Weinberga, amerykański, stary, mądry naukowiec amerykański, napisał Myślenie systemowe, książkę w latach 70. Jest przekład polski i tam pisze tak. Rzeczy nie zależą od nazwy, ale nasz stosunek do rzeczy zależy. No jeżeli powiem, kochanie, podaj mi piwo, no to mam piwo. No ja bym powiedział, stara, podaj mi piwo, no niby to samo. No ale kochanie, to jest co innego. Nazwa tej samej rzeczy, no tej samej mojej ukochanej żony, ale innym słowem nazwać, no to by było śmieszne albo wręcz nieprzyjemne. Kiedyś taki artysta Chyła się nazywa, właśnie śpiewał piosenkę. 7 zwrotek było, że kwiatek, serduszko, goździk, jaskółka i tak dalej, i tak dalej. A na koniec to są imiona mojej starej. Ile imion musi mieć wasza wybranka? No przynajmniej 11. I sobie teraz skarbie, kochanie i tak dalej, przećwiczcie. Stokrotko, no teraz są stokrotki, w każdym razie, proszę Państwa, w odnoszeniu do kobiet musicie wiedzieć o tej różnorodności, żeby ją wykorzystać, no jak to się mówi, w celach matrymonialnych, bo mam nadzieję, że jeżeli nie jesteście jeszcze panowie żonaci, to się rozejrzycie za odpowiednią panienką, żeby przełamać ten, jak to się mówi, problem demagogiczny. Nie, demograficzny. Demagogia i demografia. Demagogia polega na tym, proszę Państwa, że się wmawia ludziom, że są straszne trudności. No miałem taką Himmler ciotkę, gorszą od Himmlera. Pierwsze pytanie, gdzie będziecie mieszkać? Wynajęłam. Z czego będziecie żyć? Znalazłem pracę, no ja to miałem nakaz pracy, ale znalazłem pracę dla żony. Zakochany mężczyzna przełamuje wszystkie opory. To jest takie perskie przysłowie. Przed zakochanym ciernie ustępują. Szedrze się. Znalazłem pracę dla mojej żony, to jeszcze blisko tego naszego wynajętego mieszkania w tym samym mieście. Kto wam dzieci wychowa? No rzeczywiście był problem. Ale okazało się, że taka daleka kuzynka akurat poszła na emeryturę. No to wzięliśmy ją na mieszkanie. Jak dzieci były małe, to była babcia. I jakoś tam się, no, nie mieszkaliśmy z rodzicami. Na tym polegał problem, że wtedy się dostawała nakaz pracy i do widzenia. To nie poszedł pracować tam, gdzie go posłali, to musiał zwracać koszta studiów. No ale troszeczkę to uczyło samodzielności, jakiejś takiej zaradności. No, nam się jakoś nie tyle udało, no po prostu walczyliśmy skutecznie. O. Być może ludzie walczą, ale nieskutecznie i się po prostu załamują.
Zresztą, proszę Państwa, taka cierpka uwaga, że matki Polki bardzo niechętnie zostają Polkami teściowymi. Jak odchodziłem na emeryturę, był taki przykry przypadek, no na moje miejsce przyjęli panienkę prawniczkę, a jeden z kolegów był starym kawalerem. Miał już 50 lat. Jego matka przeglądała wszystkie jego znajomości, no i przyszła zobaczyć tą nową znajomość. No oczywiście całe biuro ich swatało. Jak się tam pobiorą, no to przyniosą jaką flachę, nie, jaką zakąskę. Będzie co można zrobić, jakąś imprezkę na świeżym powietrzu. W każdym razie tak popatrzyła i mówi: wolałabym go w trumnie zobaczyć niż w łóżku z tą kobietą. Ja mówię odpukać. Dwa tygodnie gość szedł na zawał. Nie wiem, czy ta samo sprawdzająca się przepowiednia była przyczyną, no w każdym razie są poważne opory rodzinne. No i co trzeba zrobić? No to co mówi święty Paweł. Przeto opuści mężczyzna ojca swego i matkę swoją, połączy się z żoną swoją i będą jedno. Mieszkań do wynajęcia we Wrocławiu, jak tutaj szedłem, to widziałem cztery takie do wynajęcia. No w różnym stanie technicznym, to jest inna sprawa. Niektóre są nawet we Wrocławiu bez wody bieżącej w domu. Mieszkania za to tańsze. Praca we Wrocławiu to jest, zresztą praca to jest wszędzie, tylko za ile, na jakim stanowisku. No w Częstochowie jest taka giełda pracy koło Kościoła Świętego Zygmunta. Stoi grupka ludzi i co rano od piątej tak mniej więcej podjeżdżają busiki i krzyczą tam: dwóch murarzy, za ile? Proszę zauważyć, krótki sygnał, za ile? Za 12, nie ma. 12,50, no to się zgodzę. Ty, połamiemy ci ręce, nogi, ja się zgodzę. Takie właśnie są rozmowy o tej porze, ponieważ inspekcja pracy, w której pracowałem, siedzibę miała 200 metrów dalej, to potem ci, co się nie załapali, przychodzili na skargę. Ja tam kiedyś rano poszedłem, czy tak naprawdę jest, nie? No i przychodzi jakiś tam, byłem tak ubrany niespecjalnie wyjściowo, przyjeżdża facet: ty. Ja mówię: nie, ja nie. Dlaczego? A, bo mi się nie podobasz. On mi będzie mówił: ty, nie? Chciałem nauczyć tego pracodawcy takiej podstawowej grzeczności, że pan, albo kolega, albo obywatel, no dlaczego ty? W każdym razie, proszę Państwa, no takie możliwości są, z tym, że umówić się, a dostać wypłatę, to jest zupełnie co innego. No i powiedzmy absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, który zatrudni się jako dekarz, to jest obsuwa, jak to się mówi. No niehonorowo jest pracować. Niektórzy ludzie unoszą się honorem i nie pracują, póki jeszcze mogą. Różnie to bywa. Niektórzy też nie mają szczęścia, bo trafiają do firm, które na przykład upadają. Też tak bywa. Ale mówię, te wszystkie trudności są do przekroczenia. To panowie, świat należy do was. Tymi rękami można zbudować różne świetne rzeczy. Mimo że, proszę Państwa, sytuacja no nie jest korzystna. Niestety korzystniejsza nie będzie. Korzystniej to już było. Ja na przykład byłem młodszy dużo. Dobrze, proszę Państwa. W związku z tym, co jeszcze o tym gender mainstreaming? No właśnie, gender mainstreaming tego nie uwzględnia. W ogóle to jest temat tabu. Kiedy na Uniwersytecie Kieleckim miałem taki właśnie wykład, na sali było mniej więcej 80 osób, z czego 20 osób starszych i mniej więcej 60 osób, tak po 30, po 20 parę, po 30 młodych mężczyzn i młodych kobiet. No i pytam się, która z pań mówi swojemu partnerowi o tym właśnie przebiegu tych zjawisk? Żadnych. A który z panów wie o tym? Żaden. Temat tabu. No i dopiero jak się ożeniłem, to się okazuje, że moja żona bierze termometr, wkłada pod lewą pachę, mierzy temperaturkę, zapisuje tam i mnie uświadamia dopiero. Aha, no z tym, że jak ona brała ten termometr, to gdzieś tam zachciewało różnych rzeczy, była interwencja w obiekt mierzony, ale to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, proszę Państwa,
to działa. Z tym, że różnice są naprawdę nieznaczne. Około 7-8% można mieć na korzyść albo niekorzyść. Wydaje się niedużo, ale 7% co miesiąc to jest, proszę Państwa, no 70%, no 80% rocznie. Rocznie. Dobrych sytuacji. Jeżeli tutaj żona rządzi, no to ja się podporządkuję, bo ja wiem, że ona tu ma chęć do rządzenia skutecznego. Tu rządzi skutecznie. Tu ma chęć do zabawy. No to ja teraz przeglądam tam gazetkę, gdzie są jakieś programy, tylko to musi być zabawa, no filharmonia. O, jak przyjechał taki jeden skrzypek zagraniczny, to musiałem pod chodami zdobyć bilet, no bo wszyscy chcieli na tego zagranicznego skrzypka przyjść. Ale się udało. No to wtedy tutaj byłem gość, nie? No i żona mogła potem opowiadać tu koleżankom, że byliśmy na wspaniałym koncercie. Gość miał skrzypce Stradivariusa. I rzeczywiście zupełnie inaczej grają, jak te, które mają inni skrzypkowi. Nie to, że tamci mają inne. No bo to jest naprawdę, to trzeba usłyszeć. No z tym, że bilety były drogie, no ale ja, bo co? Przeciwieństwa się przyciągają. Jeżeli kobieta jest egzodynamicznym, to wy musicie być endodynamiczny. Musicie mieć zasoby, te zasoby gromadzić. Ja to brałem prace dodatkowe, robiłem projekty racjonalizatorskie. Kiedy byłem kierownikiem budowy, to przez 10 lat zgłosiłem 36 projektów racjonalizatorskich. No i wszyscy koledzy mnie nie lubili, bo bez przerwy jakieś tam 300, jakieś 500 zł kapało. No to było na te rozrywki, prawda? No, nie stać nas na pójście do teatra. Nie, z wniosku mam 300 zł, a bilety są tylko po 50, to jeszcze parę razy pójdzie do teatru. No i tutaj nie być konkurencją. Ty musicie organizować popis dla swojej partnerki. Jeżeli spraszacie kolegów, to ona musi być wtedy błyszcząca. Ona nie może podawać piwa, tylko no, piwo już jest na stole czy tam w lodówce. W każdym razie to nie jest służąca, tylko to jest pani domu. To wtedy tak. To wtedy jest zadowolona. Jak z niej robicie służącą, no to drugi raz już nie będzie takiej imprezy. No i tutaj, proszę Państwa, musicie przełamywać te wszystkie strachy, damskie opory, a co będzie, rany boskie, jak nas to tam, no, no. Państwa, no to powiedzieć, co będzie. W roku 1857 była taka erupcja na Słońcu, tyle tej substancji słonecznej wylało się w przestrzeń, że wszystkie kable telegrafów się popaliły. Transoceaniczny kabel zwinięty w taką spiralę działał jak zwojnica i po prostu się stopił. Co prawda wtedy wszystkie silniki były parowe, silników elektrycznych prawie nie było. No, próbowali tam różne rzeczy robić, ale to, że stopiły się gdzieś tam spiralki jakieś, no to zwinęło się drucik i naprawiło. Teraz gdyby coś takiego było, no to nie wiem, czy byśmy z tego budynku mogli wyjść, bo to wszystko nagle przestaje działać. Prądu nie ma, światła nie ma, wody nie ma, wszystko jest na prąd, nie? Ale takie zdarzenie, no to jest raz na nie wiadomo ile. Czy my musimy się tego bać i o tym akurat mówić? To nie, no wtedy ona jest pełna obaw, a ja nie, ja roztaczam wizję, prawda, że tak jest, cybernetyka świat zawojuje, a ja będę w pierwszym szeregu niósł sztandar cybernetyki i dzięki temu zrobimy majątek i tak dalej, i tak dalej. Tu musicie być nawet hura optymistami, bez śladu wahania. Nikt dla nas nie jest przeciwnikiem. Sąsiedzi, co tam, to są nieważni ludzie. Chcą tam mieć, to niech mają, ale jest wszystko nieważne. Najważniejsi jesteśmy my, bo jesteśmy my dla siebie. Także można oczywiście stosować wręcz przeciwne metody celem pognębienia partnera, ale nie radzę. Po prostu to by było po prostu głupie. Już wiedząc o tym, jak to jest, robić jeszcze takie głupoty, no to naprawdę byłoby karygodne. Ale teraz jeszcze ostatnia sprawa dzisiaj. Zmiana nastrojów w czasie ciąży.
Otóż, proszę Państwa, od czasu do czasu kobiety rodzą nam, mężczyznom, potomstwo i w czasie ciąży zachodzą poważne zmiany w ich organizmie. Przez pierwsze 5-6 tygodni kobieta ma podwyższoną temperaturę ciała, bardzo szybko się uczy, szybko kojarzy, ma wspaniałą pamięć, zapamiętuje wtedy wszystko, a wydajność mięśni jest lepsza niż u mężczyzn. I o tym wiedzieli trenerzy dawnego NRD. I wszystkie zawodniczki NRD przed ważnymi wyborami zachodziły w ciąży z odpowiednio wysoko ustawionymi działaczami. Te ciąże potem donosiły albo nie, to w każdym razie napisała o tym łyżwiarka z NRD, Katarzyna Dewitt, trzykrotna mistrzyni świata w tańcach na lodzie. No ale wtedy, kiedy była w Ameryce, no oczywiście wszyscy się wypierali, no teraz się okazuje, że jednak tak. No i co wtedy? No trzeba to właśnie wykorzystać. Kto to wykorzystał? Polinezyjczycy. Proszę zauważyć, że w Polinezji wyspa od wyspy jest, bywa i 1000 kilometrów. Nie ma nic. W ogóle. Tylko morze, rybki, rekiny, no i jakiś katamaran sobie płynie. Nie wiadomo gdzie. No to jak to oni tam dopłynęli i wrócili, jeszcze raz dopłynęli, bo następni osadnicy przyszli. Ale było to tak, proszę Państwa, że w Polinezji ziemia należała do kobiet. Morze należało do mężczyzn. Kobiety sobie wybierały partnerów. W zależności od tego, kto tam ile połowu przyniósł, to miał branie. W każdym razie partnerowi dawały taki środek, który prawdopodobnie zapobiegał zapłodnieniu, być może. I rano oczywiście chłopak jechał, wypływał katamaranem na połów, przyjeżdżał z rybkami, rybki się tam smażyły, a oni chodzili na plażę, gdzie robili takie parawany z mat, no i tam sobie ładnie baraszkowali. Kobieta wiedziała, kto jest ojcem jej dziecka, natomiast mężczyzna nie wiedział, czy to jest jego dziecko, czy nie. Tylko linia żeńska się liczyła. No ale jak w takim razie przenosili się na inne wyspy? Otóż taki właśnie człowiek, który tam się czuł źle, budował katamaran i zapraszał na ten katamaran chętną panienkę. No tak powiem, było ogłoszenie. Towarzysza podróży na wieczność poszukuje. Panienka przychodziła, to nie wcale nie najbrzydsza, tylko akurat taka, która miała chęć wyjechać. No i tam sprawdzali wytrzymałość katamaranu na obciążenia dynamiczne. W każdym razie panienka zachodziła w ciążę i w ciągu 3 dni uczyła się obsługi katamaranu, co wcale nie jest takie proste. Może tam jest tylko jeden żagiel, jeden ster. I uczyła się nawigacji, a nawigacja polegała na wsłuchiwaniu się w gwizd, czy tam melodię wygrywaną przez tak zwany święty orzech kokosowy. Pusty orzech z dziurkami wieszano na maszcie, a ponieważ w Polinezji wiatry są stałe, mnie też dziwiło, ale pasaty mają stały kierunek. W związku z tym, jeżeli był kurs do wiatru jakiś tam, no to była jakaś tam melodia, a z powrotem to się tylko zmieniało ster, nie? I żagiel w drugą stronę i tym samym kursem się wracało. No i tak płynęli, proszę Państwa, z prędkością mniej więcej 3-4 węzły, czyli no powiedzmy sobie 6 km, 7 km na godzinę, ale 24 godziny, no niechby 5. To jest 120 km na dobę, czyli 10 dni to jest 1200 km, 10 dni podróży. Tyle, że musiała być przynajmniej dwuosobowa załoga. Po pierwsze dlatego, żeby obsługiwać żagle, po drugie, żeby walczyć z rekinami. Tam jedynym konkurentem człowieka były rekiny. No i niestety, jeżeli kobietka miałaby okres, to rekiny rozrywały katamaran. Dlatego ona musiała jechać w ciąży. Na pewno wtedy rekiny nie zaatakują pierwsze. No i dojeżdżali tam na wysepkę. Wszystko było fajnie. Kobietka się uczyła tej wysepki, bo jeszcze była bardzo tam egzostatyczna, egzodynamiczna. Ale proszę Państwa,
cały czas miała nadmiar tej energii, no i wszystko ładnie tam porządkowała. Z tym, że proszę Państwa, co się dalej dzieje? Otóż po tych trzech, czterech, kilku tygodniach zarodek zagnieżdża się w macicy i domaga się większej ilości pożywienia. W związku z tym charakter tej kobitki się zmienia na statyczkę. Ona musiała mieć coś zjeść. Przeszukiwała wyspę, gdzie tam jest coś do jedzenia. Badała. Kobiety wtedy mają tę miłą albo niemiłą właściwość, że jak im coś nie pasuje, to po prostu zwracają, więc nigdy się nie zatruła. Zawsze te jadalne części zbierała. Wiedziała, które są niejadalne. No i zaczynała porządkować to otoczenie. Bo w kolejnej części ciąży zapotrzebowanie na energię wzrasta aż do 700, później do 900 kilokalorii dziennie. I to trzeba było zapewnić. Jeżeli wyspa nie zapewniała połowu, no to opuszczali tą i jechali na następną, bo te wyspy są takimi grupami zrobione. W każdym razie chłopak się już wtedy musiał bardzo starać. No a kiedy szczęśliwie urodziła, to jeszcze trzeba było wnuczka zawieźć babci. I znowu te parę tygodni z tym dzieckiem przywieźć, pokazać, że dziecko jest zdrowe, że wyspa nadaje się do zamieszkania, że ja jestem królową wyspy, która jest co prawda o tam 10-12 dni drogi stąd, ale ja całą tą flotylę prowadzę, no i dziewczyny opanowują wyspę, a chłopaki wody dookoła. No i proszę Państwa, zapotrzebowanie na energię w ciąży jest tak duże, że brak tego zapotrzebowania może spowodować na przykład poronienie czy bezpłodność. W armii amerykańskiej przyjęto ileś tam kobiet, no i równość to równość, trening taki sam. Kobietom się okresy zatrzymywały, ponieważ nie miały tych, tu trzeba 700 kilokalorii dziennie mieć nadmiaru, żeby wyprodukować jajeczko. Jeżeli nie ma, to nie ma. No. Osoby, które się odchudzają, niestety są bezpłodne. Dwa przykłady. Księżna Kate według nieoficjalnych wiadomości właśnie się odchudzała i miała kłopoty w zajściu w ciążę. Dopiero specjalną dietę z mikroelementami. No, babcia mówiła, niczym się nie przejmować i dobrze się odżywiać. Babcia miała rację. Teraz ma już drugie dziecko. Wszyscy się cieszą. No i niestety nasza królowa, święta Jadwiga Krakowska, królowa, miała głupiego spowiednika. I ten uważał, że jeżeli zaszła w ciążę, to ma pościć i Panu Bogu dziękować. 6 razy poroniła. Dopiero za 7 razem pozwolił jeść taką babę kręconą, czyli drożdżówki. Nie? No ale drożdżówki są z jajkami, więc pożywne. No niestety urodziła dziecko słabe i sama była tak słaba, że zmarła. Za mało pokarmu. W najnowszych czasach, w czasach okupacji, Niemki miały dodatkowe kartki w ciąży. Polki nie. Bo Polacy nie musieli się rodzić silni. Niemki tak. No i pokrycie na kartki było, bo żandarmi rekwirowali żywność po wioskach. No i teraz problem jest prawny taki. Zabraniamy aborcji. Słusznie, no słusznie. Ale nie dajemy dodatku ciążowego. No jak to? Obarczamy obowiązkiem ponad normalny 900 kilokalorii dziennie. To jest 1/3 średniego zapotrzebowania. No to dajmy dodatek ciążowy 1/3 średniej pensji. To wtedy to będzie sprawiedliwe. Żądamy, ale dajemy środki na życie. A tutaj nie. Jakbyście Państwo w Sejmie coś takiego powiedzieli, to rany boskie, co wam do głowy przyszło? No mnie to Hitlerowi przyszło, bo on chciał mieć żołnierzy. Nie? Jak wspomnę o Hitlerze, to rany boskie, faszysta się zmarł. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie nierówno traktujemy równych, a równo nierównych. Kobiecie potrzeba dodatkowej tej porcji żywności. No to panowie, to się postarajcie, żeby była, nie? W końcu mężczyzna zje tam miskę kartofli i jest najedzony, ale kobieta niech sobie zje skrzydełko kurczaka, czy tam pierś z kurczaka, czy jeszcze co tam co, żeby miała właśnie to zapotrzebowanie na te kilokalorie.
Bez tego, no niestety, może się zdarzyć, że nie urodzi. Bo proszę Państwa, z punktu widzenia cybernetyki, do urodzenia dziecka potrzeba informacji i energii. Informacje dają geny. Jeżeli jest niezgodność genetyczna, nic z tego nie będzie. Znam parę par, które rozstały się w taki dość przyjazny sposób. Nie mogli mieć dzieci, więc chłopak ożenił się z inną kobietką, ona wyszła za mąż za innego. No i mają już swoje dzieci. No i tam e-maile sobie z życzeniami tylko posyłają. Nie gniewają się o to. Taka była niezgodność genetyczna. Natomiast profesor Rudolf Klimek, który prowadzi właśnie taką klinikę pomagającą parom z tą pozorną bezpłodnością, utrzymuje, że według jego badań tylko 1% par ma niezgodność genetyczną. To jest przyczyna. 20-kilka procent stres jest tak silny, że powoduje przewężenie tętniczek spiralnych zasilających macicę. Otóż macica kobiety musi mieć to zasilanie, żeby no, wyprodukować to endometrium i tak dalej, i tak dalej. Wskutek długotrwałego stresu ona się zaciska. Leczenie jest bardzo proste, tak jak przy anemii. Miałem przypadek w rodzinie, moja chrześnica po śmierci nagłej swojego ojca, no, była w strasznym stresie. Ojciec umarł 2 tygodnie przed terminem ślubu, no i czy się żeni, czy nie żeni, ja mówię, co ty? Żeń się i cześć, no to pójdziemy, świeczki, 6 świeczek się wtedy pali na grobie ojca, zapalimy 6 świeczek, przeżegnamy się 3 razy, do widzenia, no. Ojciec jest już w niebie, a ty się zajmij sobą, no ale stres był taki, że miała, no i oczywiście wszyscy tam hormonalne, tam to najśmieszniej, że kobiety są strasznie między sobą zawistne i teściowa z jej matką, no, zaczęły tam aż zgrzytać zębami. To twój winien, to twoja winna, to zła krew, to. Nie, po prostu stres. Profesor powiedział, odstawić wszystkie leki, 4 miesiące kuracji takiej jak przy anemii, no i spróbować tak jak Pan Bóg przykazał. Proszę bardzo, urodził się chłopczyk, 3,99 w promocji, prawie 4-kilowy, więc naprawdę duże dziecko, z tym, że kobitka ma 1,78 m wzrostu, więc jest rosła. Akurat tak pasował do niej taki chłopczyk. Drugiego urodziła już bez żadnego ale. Druga sprawa, proszę Państwa, to zatrucie rtęcią. Otóż takim nośnikiem informacji do zarodka i od zarodka jest endometrium, takie wnętrze macicy. Jeżeli człowiek jest zatruty, to tam te sygnały nie przechodzą we właściwych kierunkach. Wszystko lata tam na wszystkie strony. No, zarodek nie wie, co robić i w końcu zostaje usunięty. Skąd to się bierze? No ze szczepionek. Kiedyś była taka akcja, że wszystkie urzędniczki w Polsce mają brać szczepionkę przeciwko raka macicy brodawczaka typu B, bo to jest przyczyną raka macicy. No i z tym właśnie, tą szczepionką poszli do profesora Klimka. A profesor Klimek napisał książkę o raku, gdzie wymienił 106 przyczyn raka. On się poczuł urażony, nie? Że nie przeczytali jego książki, a przychodzą, reklamują mu jedną przyczynę jako główną. No nie jest, 106 przyczyn. No i proszę Państwa, spławił ich, ale zostawili mu koniak. Za chwilę przychodzi ABW, aresztują profesora, przyjął korzyść majątkową, bo w pudełku było 500 zł jeszcze. Zadołkowali pana profesora, wszystkie wizyty odwołane, no oczywiście w internecie huk, tam jest taki znany lekarz, opisane to wszystko, z Wikipedii go wywalili, ale koniak zobaczył sędzia, bo do sądu o przedłużenie aresztu, on chce zobaczyć ten koniak. Patrzy, to jest czeska podróba, WZUP, to jest very old, stara plażnica, którą należy zutylizować, a te zatrute koniaki utylizuje tylko i wyłącznie rafineria w Trzebini.
i trzeba tą butelkę zatransportować do Trzebin i opłacić za utylizację, bo jakby wylać do zlewu, to się zatrują bakterie na oczyszczalni. W związku z tym, że utylizacja kosztuje 500 zł plus transport, to pan profesor został narażony na koszt transportu i go wypuścili. No i w tej chwili, jak po niemiecku na Wikipedii wklepiecie Rudolf Klimek, to jest. Po słowacku jest, bo on jest Uniwersytetu w Getyndze i Uniwersytetu w Bratysławie doktorem honoris causa. W Polsce nie ma. Przepraszał 10 razy w tych właśnie, że tak, że ta szczepionka jest skuteczna. No ale jest skreślony raz na jutro, bo się sprzeciwił koncernom farmaceutycznym. No i wmawia się nam, no była ta epidemia grypy, nie? Wszyscy Polacy muszą być szczepieni. W Ameryce byli. Jest spadek urodzin o 40%. Właśnie w tym okresie. No potem oczywiście wypukuje się ta rtęć. Jeżeli byłby taki przypadek, trzeba jeść wszystko, co zawiera wapń. Czyli jajka, ryby, kurczaki. Wtedy ta rtęć z organizmu jest wypłukiwana, ale to trwa kilka miesięcy. Dlatego też ostrożnie ze szczepionkami. I proszę Państwa, ostatnia, no już taka przykra sprawa, to cesarskie cięcie. Teraz stosuje się metodę, że kobieta ma leżeć przy porodzie. Z punktu widzenia cybernetyki zupełny absurd. Tu jest kobietka, tu jest dziecko i tędy ma urodzić, a wektor grawitacji jest tu. Gdzie jest wypadkowa wektorów? Na miednicy. A gdzie powinna być? A tu, na spojeniu łonowym, które się rozszerza przy porodzie. I mówię ludziom, panie, przecież to niezgodne z prawem fizyki. Taka jest procedura, niech się pan inspektor nie wtrąca. Znajomy lekarz opracował specjalne takie urządzenie, w których kobieta jest po prostu w tej pozycji i wtedy te wektory, coś w rodzaju takiego krzesła, nie krzesła, no w każdym razie bardziej zgodne z naturalnym przebiegiem rzeczy, bo kiedyś kobiety rodziły w kucki, bo się wtedy wektory pokrywały, ten grawitacji z wektorem parcia. No teraz się nie pokrywają, kobieta nie może urodzić, no to cesarskie cięcie, ciach, ciach. Dlaczego jest tyle? No bo za zwykły poród szpital dostaje 1200 zł, a za cesarskie cięcie 20 tysięcy zł. Proste? Proste. Sposób rozliczania ma wpływ na naszą działalność. O tym w następnym może wykładzie powiem. Bardzo duży wpływ na naszą działalność. No i potem blizny, które są w środku, uniemożliwiają zagłębienie się zarodka. I znam kilka osób, które już całe lata starają się o pomoc w tej sprawie, no ale dopóki ta blizna się nie zagnieździ, nie zabliźni, to endometrium uważa, że tam już zarodek jeden jest, drugi jest usuwany. No a dlaczego akurat tak jest? Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to się wzięło, że kobiety rodzą w pozycji leżą. Otóż był taki król francuski, Karol VI, ten od Joanny d'Arc. W czasie wojny stuletniej Anglicy oskarżyli królową francuską, że jej syn, to nie jest jej syn, tylko przyniesiony w cebrzyku jakiś tam bękart podrzutek. No i na tej zasadzie go zdetronowali, usunęli. Oczywiście nie cała Francja była zadowolona z najazdu Anglików. No i dopiero Joanna d'Arc, dziewczyna z prowincji, odnalazła tego właśnie królewicza, czy króla, jeszcze nie był koronowany, wśród tłumu dworzan. Stał sobie jakiś facecik, niespecjalnie ubrany, no, przystojny, jakiś młodzieniec i mówi, ty jesteś królem. A skąd wiesz? No bo jesteś królem, no. Na tronie siedział jakiś przebrany w bogate szaty dworzanin, natychmiast oczywiście zamiana miejsc. Skąd wiesz? Anioły mi podpowiedziały. No i ona mówi, że anioły ją prowadzą do oczyszczenia Francji z najeźdźców, tam miała różne tego. No ale jak król się ożenił, to żeby było wiadomo, że to jest jego dziecko, królowa rodziła w pozycji leżąc w obecności całego dworu. No oczywiście nie było to przyjemne dla niej,
W związku z tym nie starała się o większą ilość potomstwa. On miał dwoje tylko dzieci. Po drugim razie powiedziała, że weź sobie tam kogoś, ja się nie będę wygłupiać. Robić z siebie pośmiewiska, widowiska. No i tak było, proszę Państwa, aż do końca panowania dynastii Kapetyngów we Francji. Najgorzej miała polska królowa Maria Leszczyńska, ponieważ wyszła za mąż za bardzo kochliwego króla Ludwika XV. W ciągu 10 lat urodziła 10 dzieci. No i po 10 dziecku zamknęła się w skrzydle Wersalu i swoją wórkę, przyszłą panią Pompadour, wysłała, żeby królowi powiedziała, że to jest właśnie jej najlepsza przyjaciółka, niech król ją sobie wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem, ale ona już nie. No i królowa, ostatnia królowa Maria Antonina, rodziła w obecności tylko 3 wybranych dwórek, przez co później też Ludwik ten 17 królewicz był uważany za niezbyt pewnego pochodzenia człowiek. No ponieważ królowe tak rodziły, no to tak zostało, nie? To pewnie hrabianki też tak i tak dalej, i tak dalej. Zupełny absurd. Ale taka jest procedura. No i mówię profesorowi, panie profesorze, jak to jest? Jak nie będzie się słuchała, to ją pasami przywiążą do łóżka. Dobrze, że ja o tym nie wiedziałem, jak moja żona rodziła dzieci, bo on tam chyba zrobił straszną awanturę. No. Moja żona cierpiała, ale się nie skarżyła, ponieważ no, przychodziła z dzieckiem. Zresztą w czasie porodu wydziela się tak zwana oksytocyna. To jest taki hormon, który łagodzi stres, łagodzi ból. Taki nie to, że hormon szczęścia, dobrego samopoczucia. Kobieta, która ma właśnie tą oksytocynę we krwi, po porodzie już akceptuje te warunki. No i teraz ostatnia sprawa. Dlaczego kobiety karmiące nie są zatrudniane? Tego też nie wiem. A czy były? No jasne, królowe rządziły dzieckiem przy piersi. Matka Winstona Churchilla urodziła go na balu w szatni i po 4 godzinach, jak się tam troszeczkę dzieckiem zajęła, nakarmione ósmo, wróciła na bal. Dlaczego? Uważała, że to jest... To zrobiła to, co trzeba, stało się to, co się miało stać. Dziecko śpi, ona jest jeszcze na chodzie, to się troszeczkę pobawi. Dlaczego to jest ważne, proszę Państwa? Otóż kobiety karmiące piersią mają nieco inny układ mózgu i są bardzo czułe na potrzeby otoczenia. Przygarniają bezdomne pieski, ptaszki ze złamanym skrzydełkiem, wiedzą, co będzie mężowi potrzeba, że skarpetki już się prują, trzeba podszytować. Wiedzą, co sąsiedce potrzeba. Po prostu ten, jest tam jakiś hormon, który się wtedy wydziela, powoduje to, że wzrasta tak zwana empatia. No i gdzie wtedy trzeba kobiety zatrudnić? No w marketingu. Bo proszę Państwa, marketing zaczął się od tego, że były promowane produkty. To był marketing 1.0. Potem reklama. To było 2.0. A teraz jest odbiorca. Jest taki teoretyk marketingu, nazywa się Kotler. Książkę napisał, marketing 3.0. Rozeszło się 3 miliony egzemplarzy po całym świecie. W Polsce też drugie wydanie już jest, no i on te 3.0 potrzeby klienta. No ale jeszcze ta odpowiedź. 4.0 to będzie badanie tej odpowiedzi. Kobiety, które karmią piersią, wyczuwają te odpowiedzi. Czy to jest trafione, czy nie. No oczywiście kobiety karmiące piersią nikt w zakładzie pracy nie zatrudni, bo by musiał mieć tam żłobek i tak dalej, i tak dalej. No ale dlaczego człowiek ma chodzić do pracy, a nie praca do człowieka, nie? Przecież są teraz komputery. Moim zdaniem, no, znaczna część zdolności ludzkości jest po prostu niewykorzystywana. Niewykorzystywane jest właśnie to, że kobiety zajmują się tylko i wyłącznie swoim własnym domem, chociaż mogłyby zajmować się różnymi rzeczami.
Także z przykładów królowa Izabela, żona Ferdynanda. Ferdynand był aragoński, ona była kastylijska. Właśnie, kiedy karmiła dziecko piersią, wyposażyła Kolumba w statek, no taki, który mógł przepłynąć ocean, prawda, bo nikt w tą wyprawę nie wierzył, ale ona uwierzyła. Proszę bardzo, mamy teraz ziemniaki, paprykę, no i tytoń z East India. Także, proszę Państwa, tego się nie bierze pod uwagę, chociażby można, chociaż spróbować, nie? Dać jakieś tam zadanie i rozliczać z tych zadań. Także jak Państwo widzicie, ten general mace training się tym nie zajmie. Ma być porówny. Czyli tak, to co wystaje, poobcinać, nie? Nie będą takie manekiny na mundur, tak jak było na czasów Mao, że wszyscy mieli jednakowe te mundurki, wszyscy mieli jednakowe obowiązki, jednakowe karabiny. Zresztą produkcji radzieckiej, które było o wiele za duże, na nich za długie. Nie mogli strzelać spod pachy, bo kolba była za długa, karabin za ciężki. No ale to nie o to chodzi. Wygrali, tylko że były bardzo duże straty niepotrzebne. Kobiety wykorzystywano nie do tego, co powinny być, co powinny robić. Mao wygrał, tak zostało. Dopiero teraz się okazuje, że kobiety mogą jednak chodzić w sukienkach, że nagle rynek wewnętrzny się taki zrobił na te sukienki, że już na eksport nic nie idzie. Wręcz przeciwnie, z Wietnamu sprowadzają ciuszki dla kobiet. Z Polski, pod Częstochową jest taka miejscowość, nazywa się Poczesna i tam są dwa zakłady, które produkują do Chin sukienki, tylko bardzo ładne. Rzeczywiście po prostu wzory są, powiedzmy, 4-5 w jednym w jednym fasonie 4-5 sztuk w kilku tam rozmiarach. Idzie ciekawostka, no bo się rozwinął rynek. Dlaczego? Bo się nie traktuje kobiet równo z mężczyznami, tylko się wręcz przeciwnie, uwypukla ich walory i zaspokaja ich potrzeby. Jeżeli kobieta ma potrzebę błyszczeć, tutaj, a to jest większość okresu błyszczy, to dlaczego ją gasić? Niech błyszczy. Na tym właśnie polegał rozwój ludzkości, że kobiety wtedy robiły sobie jakieś tam stroiki, jakieś koraliki, jakieś coś. No a chłopaki musiały te koraliki tam na morza wydobywać, ptaszką pióra z kupra wyrywać, żeby można było stroiki zrobić. I na tym właśnie polegał postęp. I ostatnia jeszcze sprawa, teściowa a synowa. Otóż teściowej to wszystko mija, ona jest tu, statnik. I nigdy się z synową nie może dograć, bo albo ta tu chce teściową sterować, a tutaj to się w ogóle teściową nie przejmuje, tylko właśnymi przyjemnościami. Tu się chwali sama, zamiast chwalić syna, a tutaj po prostu nic nie mówi, czyli coś tam knuje, prawda? Teściowa po prostu nie pamięta, że tak samo postępowała, no powiedzmy sobie, 20 lat wcześniej, nie? To jest nie do uniknięcia, to tacy są ludzie, to trzeba wziąć pod uwagę. W związku z czym, to, jak święty Paweł mówi, co robić, nie czekaj, bierz i uciekaj. Z domu gdzieś tam wynajmij mieszkanie, choćby się cała rodzina mogła obrazić za to. A jeżeli już, proszę Państwa, no nie da się inaczej, to pamiętajcie o sprzężeniu zwrotnym. Narysujemy tu jeszcze dwa. Tu jest wyjście, tu jest wejście. I tu jest wy, i tu jest wejście. Na czym polega konflikt? Pan X
źle pomyślał o panu Y. Pan X powiedział. Powiedział na tyle głośno, żeby dotarło. Pan Y usłyszał. Pomyślał, że to do niego. Się obraził. Uruchomił swoje wyjście. Odpowiedział. Głośno, a może jeszcze głośno. Dotarło do pana Y, który zrozumiał, że tamten mu odpowiada za nadobne. No i zaczyna się kłótnia. Jest 8 sposobów, żeby kłótni nie było. Nie myśleć źle o swoich kontrahentach. Jak już się pomyślało, nie gadać głupot. Jak się już mówi, to po cichu. Jak się mówi głośno, to na przykład klnie się po francusku. No to jak się usłyszało przekleństwo w obcym języku, no to uzna, że to nie do mnie. Jak jednak do mnie, no to nie odpowie. Jak odpowiem, to po niemiecku. No to jak gość usłyszy po niemiecku, no to znaczy, że jest nieporozumienie. Kiedyś pracowałem w Czechach na kontrakcie, no i jechałem pociągiem z pracy do domu. Troszeczkę byłem taki przybrudzony. No i proszę Państwa, w Czechach najgorszym takim wyzwiskiem, przekleństwem to jest powiedzieć komu ty wolę. Ty wolę to jest, no gorzej jak u nas jakiś tam syn. To się trzeba koniecznie odbrać, nie? No i pociąg był trochę zatłuczony i słyszę, ty wolę nastup syn, czyli ustąp mi miejsca. Ja się tak patrzę, doprawdy dopadam jako wul, nie? I cały pociąg śmiech, bo ja się nie obraziłem, tylko nie zrozumiałem tego. W Polsce wół to jest człowiek taki nieruchomy i brudny na dodatek. No, może rzeczywiście nie oczyściłem się wychodząc z pracy. I tak dopadam, jako wyglądam jak ten wół, prawda, który na środku przejścia stoi. Ale się nie obraziłem. Wszyscy się zaczęli śmiać. No i dopiero potem Czesi zaczęli nam opowiadać czeskie kawały o Polakach. My nim polskie kawały o Czechach. No, taki na przykład po czesku ubikacja to jest zachód. No i w Polsce Dziennik Zachodni, Dziennik Zachodni, bardzo popularny w Katowicach. No mówię, to jest taki właśnie dziennik, że tylko go na gwoździu powiesić na zachód. I tyle. W związku z tym, proszę Państwa, w tych stosunkach wewnątrzrodzinnych nie myślcie źle. Panie zwykle się domyślają rzeczy najgorsze. No jak jest pół szklanki, to znaczy ktoś wypił albo wylał. No to niekoniecznie, może dopiero zaczęliśmy polewać, nie? Natomiast panowie mówią, o jest pół szklanki, można się napić. Przeważnie są bardziej optymistycznie nastawieni, chociaż nie zawsze. Niektórzy są pesymistami. No jest taki kawał, że optymista mówi, że gorzej, nie, pesymista mówi, że gorzej być nie może, optymista mówi, że może. No i tutaj mężczyźni są pesymistami, uważają, że gorzej być nie może. A kobiety optymistami, że może. Nie bądźcie pesymistami, nie bądźcie optymistami. Bierzcie rzeczy dokładnie tak, jak są, nie? Nie dorabiajcie, ale powiedzieć to kobiecie, która musi mieć więcej informacji, niż jest podane, to jest niemożliwe. W związku z tym, panowie, jak podajecie informacje, ubarwiać, że coś było piękne i tak dalej, no minimum 4 słowa na pierwszy komunikat. Chcecie być rzeczywiście zauważeni, te 11 słów z siebie wydobędźcie i wtedy będziecie żyli długo i szczęśliwie, czego wam i sobie życzę. Dziękuję. Gdyby Państwo chcieli jakieś uwagi i tak dalej, to maciej.wegrzyn@wp.pl. Odpowiadam na maile. Jakbym nie wiedział, zapytam się kolegów. Mam naprawdę bardzo dużo znajomych, bo mi zawsze wysyłali na bardzo trudne odcinki, że tak powiem. A ponieważ lubiłem się zapytać, to się pytałem i dowiadywałem się rzeczy, o których inni ludzie nie wiedzieli. Gdyby Państwo chcieli poczytać, na www.autonom.edu.pl są wszystkie książki Mazura, które dało się z biblioteki wypożyczyć, wszystkie książki Koseckiego i większa część artykułów kolegów i moich też. Gdyby Państwo chcieli posłuchać wykładów, wystarczy na YouTube wpisać Maciej Węgrzyn i tam są moje wykłady na podobne i inne tematy. Mam nadzieję, że to, co żeście usłyszeli, posłuży Wam do zbudowania takich pożytecznych narzędzi. No chłopcy zaczną nareszcie gadać, a panienki przestaną się domyśleć, dlaczego nic nie gada. No bo taki jest.
Dziękuję bardzo.